Witajcie, dalej kontynuujemy omawianie, czytanie i omawianie pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Zapraszam na odcinek. Przeczytam pierwszy i drugi werset. To, co było od początku, to, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało nam objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Jan mówi wyraźnie przeciw gnostykom, którzy twierdzili, że Jezus nie mógł się urodzić w ciele. Jan mówi: Dotykałem go, jadłem z nim, dotykaliśmy Jedliśmy, mówił o sobie i o apostołach. Jan też na początku pierwszego wersetu stwierdza wyraźnie, tak jak na początku Ewangelii, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem Odwiecznym. Jest jednocześnie Bogiem i jednocześnie człowiekiem. Dla niektórych z nas ta prawda jest oczywista, dla niektórych może być bardzo ciężka. Świadkowie Jehowy odrzucają tą naukę, ale Słowo Boże stwierdza o tym wyraźnie. Podaję kilka fragmentów w poprzednim odcinku, więc możesz do niego zerknąć. Ale skupmy się dzisiaj na tym drugim wersecie. Nauka chrześcijańska, która zapewnia zbawienie, mówi o tym, że Jezus z Nazaretu był jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Zobaczmy pierwszy list Jana. dojdziemy do tego nieco później. Czwarty rozdział, wersety od drugiego do trzeciego. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest od Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i teraz już jest na świecie. W drugim liście Jana, w pierwszym rozdziale, siódmym wersecie czytamy, gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. I znowu pierwszy list Jana, drugi rozdział. Każdy, kto nie uznaje syna, nie ma też ojca. Kto zaś uznaje syna, ma też i ojca. Niesamowite słowa, bardzo mocne. Jan, no powiedzielibyśmy, nie patyczkuje się, ale bardzo wyraźnie oddziela naukę, która daje zbawienie od nauki, która jest Błędna. Dzisiaj my często umniejszamy albo próbujemy iść na wiele kompromisów w życiu. Jan mówi, że co do zbawienia, nie ma kompromisów. Nazywa ludzi, nazywa tego ducha, yy, który przemawia przez tych ludzi, że to duch antychrysta. Pamiętajmy, że antychryst to nie jest ktoś, kto jest przeciwnikiem Boga, ale ktoś, kto fałszywie. Podaje się za Boga. Ktoś, kto chciałby wejść w miejsce Boga w naszej czci. Jan mówi: Kto nie uznaje tej nauki, o której ja piszę, jest wodzicielem. I w tym trzecim wersecie: Kto nie uznaje syna. Nie uznaje ojca. Wiele grup społecznych, wiele grup religijnych byśmy mogli tu wymienić. Powiem może jeszcze tylko o Żydach, gdyż jest dzisiaj takie duże poruszenie w związku z tym, co dzieje się w Izraelu, w związku z tą wojną. Pojawiają się chrześcijanie, którzy mówią: Izrael jest nadal narodem wybranym. Nikt, kto odrzuca Jezusa Chrystusa, nie może nazwać się Dzieckiem Boga. Zapamiętajmy to, mamy głosić Ewangelię, mamy głosić dobrą nowinę o ratunku w Chrystusie wszystkim niewierzącym, ateistom, muzułmanom, Żydom, każdemu człowiekowi. Także chrześcijanom, którzy mają, którzy siebie nazywają chrześcijanami, ale mają jakieś dziwne wyobrażenia o wielu, wielu sprawach. To pakiet powiedzielibyśmy, nie można przyjść do ojca z pominięciem syna. Dlatego też tak dziwne jest to, jak niektórzy próbują powiedzieć, że muzułmanie w jakiś sposób są braćmi chrześcijan, ponieważ w Koranie czytamy, że Allach nie ma Syna, Allach nie potrzebuje Syna. Kto źle rozumie Syna, kto źle rozumie Jezusa Chrystusa, Jego człowieczeństwo i Jego bóstwo jednoczesne nie jest. W stanie być zbawiony. Nie może być zbawiony, nie dostanie się do Ojca. To dlatego tak ważne jest to, abyśmy dobrze rozumieli, dobrze poznali Boga przez Jego Słowo. Nie przez własne wyobrażenia, nie przez własne myśli, nie przez jakieś sny i widzenia różnych ludzi, ale przez Słowo, przez natchnionych przez Boga ludzi, którzy spisali Jego Słowo, którzy byli z Nim. I Żyli tak jak apostołowie, którzy spisali Nowy Testament. Ok, spróbujemy przejść dalej. Werset trzeci i czwarty. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i Wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to Wam. Aby wasza radość była pełna. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Jan znowu powtarza to samo, i przez ten cały list będzie się to pojawiało do znudzenia. To, co gnostycy mówili, że jest niemożliwe, Jan mówi: Tak było. Widziałem, słyszałem i to wam mówię. Diagnostycy dzisiaj przybierają trochę inne formy i często możemy spotkać ludzi, którzy mówią, miałem prywatne objawienie od Boga, miałem sen, w którym przyszedł Bóg i powiedział mi coś. Są ludzie, byli ludzie, którzy mówili, byłem w piekle, Bóg coś mi pokazał, byłem w niebie, Bóg coś mi pokazał, byłem w czyśćcu, Bóg mnie tam zabrał, anioł mnie tam zabrał. Bardzo uważajmy na tego typu objawienia i sprawdzajmy wszystkie, wszystkie takie sensacyjne wiadomości ze Słowem Bożym. Czy ta osoba tam była, czy nie, będzie nam ciężko to zbadać, ale to, co niby widziała, może nam wiele powiedzieć o tym, czy faktycznie Bóg stoi za tym niezwykłym wydarzeniem, a może stoi szatan. Ludziom się śnią różne rzeczy, ludzie widzą różne rzeczy. Jest sporo ludzi. Ostatnio widziałem takie osoby, które są przekonane, że zostały porwane przez UFO. Są ludzie, którzy mówią właśnie o przeniesieniu się w różne miejsca: piekło, niebo, czyściec i tak dalej. Ale są też ludzie, którzy dzisiaj przedstawiają się jako chrześcijanie i mówią, że mają tak niezwykłą relację z Bogiem, że Bóg do nich przemawia w niezwykły sposób. Oni czasem nazywają to cichym szeptem. Rzadko nazywają to myślą, ponieważ gdyby powiedzieli, że to jest ich myśl, to pewnie zaczęlibyśmy pytać, jak weryfikują, skąd wiedzą, że to jest myśl od Boga. Są ludzie, którzy przeduchawiają bardzo wiele rzeczy i uważajmy też na takie prywatne objawienia. Czytajmy Słowo Boże, bazujmy na nim, to jest najpewniejsza. Droga do Boga, bądźmy ostrożni, kiedy ktoś próbuje siebie wywyższać i mówić: ja jestem tak zaawansowanym chrześcijaninem, jestem tak niezwykle obdarzonym, że mam specjalny kontakt z Bogiem i powiem ci teraz jak masz żyć. Bądźmy ostrożni. Jan mówi nam wyraźnie: Ewangelia jest dostępna dla każdego. Tam, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, każdy człowiek jest w stanie ją zrozumieć. Nie trzeba mieć jakichś niezwykłych uczelni, nie trzeba mieć doktoratów. Proste prawdy Ewangelii jest w stanie zrozumieć każdy człowiek. Nie ma w Biblii chrześcijan bardziej wtajemniczonych i mniej. Nie ma w Biblii chrześcijan jednej kategorii słabszej i lepszej kategorii. Nie ma w Biblii opisanych różnych stopni. Chrześcijańskich, tak jak w Nowym Testamencie nie ma już potrzeby specjalnej kasty kapłanów, bo wszyscy mamy ten sam dostęp do Boga, tak nie ma chrześcijan właśnie bardziej wtajemniczonych, do których w jaki sposób Bóg miałby prywatnie przemawiać, i takich chrześcijan nieco gorszych, którzy są gdzieś pogubieni i no, przez to, że są słabsi, to Bóg do nich nie przemawia. W całej Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, widzimy bardzo mocno to: albo jesteś zbawiony, albo nie jesteś zbawiony. Jan pisze tutaj jeszcze, że mamy społeczność i dziś wiemy, że nie ma znaczenia kolor skóry, nie ma znaczenia majętność, nie ma znaczenia nasze pochodzenie. Wszyscy ludzie są włączani do Kościoła, to znaczy każdy rodzaj ludzi. Jest włączany do Kościoła, każdy rodzaj ludzi jest zbawiany. Jan Apostoł mówi: Jeżeli uwierzyłeś w Chrystusa, musisz mieć społeczność z nami. Czyli musisz mieć, musisz trwać w nauce, naszej nauce, w nauce apostolskiej. Jeżeli będziesz wymyślał jakiejś rzeczy, jeżeli będziesz tworzył własne nauki, to nie mamy wspólnoty, nie mamy społeczności ze sobą. Więc pytanie, czy w ogóle możesz być zbawiony? Dlatego szczególnie w Polsce dzisiaj tak często podkreślamy: wracajmy do Słowa Bożego i czytajmy je. Niestety jest wiele kościołów, wiele organizacji religijnych, które bardzo mocno odeszły od nauki Słowa Bożego w bardzo prostych, czasami fundamentalnych sprawach. Dlatego bądźmy ostrożni, nieważne gdzie jesteś, gdzie żyjesz, ile lat ma Twój tak zwany kościół, wracaj do Słowa Bożego, sprawdzaj, co Bóg mówi na każdy temat i ostrożnie podchodź, albo wręcz nie słuchaj ludzi, którzy mówią rzeczy sprzeczne ze Słowem Bożym. Jan mówi: Jeżeli jesteś zbawiony, masz społeczność z nami, gramy w jednej drużynie, idziemy w tym samym kierunku. Wierzymy w te same podstawy chrześcijaństwa. Wierzymy, że Ewangelia jest dobrą nowiną ratunku w Chrystusie. Mamy tego samego Zbawiciela. I pamiętajmy, mimo że w świecie chrześcijańskim są różne grupy, różne denominacje, to nie będziemy siedzieć w niebie w oddzielnych pokojach, ale wszyscy razem, jako zbawieni przez Boga, będziemy siedzieć na uczcie wspólnie. Pamiętajmy o tym. Widzimy, że jako chrześcijanie mamy społeczność ze sobą, powiedzielibyśmy, że to jest taka belka krzyża i społeczność z Bogiem czyli ta belka. To niezwykłe, że mamy jako Kościół społeczność ze sobą, mamy łączność razem, możemy siebie nazywać braćmi i siostrami, a jednocześnie jesteśmy w tej niezwykłej zażyłości także i z Bogiem. To coś niesamowitego. I został nam jeszcze jeden aspekt tego fragmentu. Jan pisze: piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Jan pisze w liczbie mnogiej, to znaczy, że głosi to to samo, co głosili inni apostołowie. Widzimy, że poglądy apostołów są w jedności, są identyczne, są takie same. Nie jesteśmy w stanie znaleźć różnic pomiędzy poglądami poszczególnych apostołów, dlatego Przegłosili naukę Jezusa. I nasze poglądy też powinny być identyczne jak poglądy apostolskie. Kiedy odchodzimy od tych poglądów, kiedy zaczynamy coś dodawać, coś odejmować z Biblii, wchodzimy na bardzo niebezpieczną ścieżkę. Mówiłem o tym, Jan często takich ludzi nazywał wręcz antychrystami. Radość to jedna z cech, która powinna Wyróżniać prawdziwych chrześcijan. Pamiętajmy, chrześcijaństwo nie jest ponurą religią. Jeżeli uzmysłowimy sobie, co Bóg, nam, co Bóg nam daje, jak Bóg obdarza nas szczególnie zbawieniem, to powinno to powodować uśmiech na twarzy i po prostu nasze szczęście. Chrześcijanin to człowiek, który ma wiedzę o Bogu, który jest sprawiedliwy. To człowiek, który ma wiedzę o tym, że sam grzeszył w sposób zastraszający, ohydny. Pamiętajmy, za jeden grzech Adam został wyrzucony z raju, a my grzeszyliśmy setki tysiące razy. Ale chrześcijanin ma też tą wiedzę o tym, że Bóg, pomimo tego wszystkiego, jak żyliśmy, podjął niesamowitą decyzję, aby nam przebaczyć, aby nas zbawić. I to powinno powodować w nas radość. I świat ciągle mówi o tym, że powinniśmy być szczęśliwi, ale to szczęście upatruje w zupełnie inny sposób niż chrześcijanin. To świat chce być bardziej, może nie tyle szczęśliwy, co wciąż zadowolony, wciąż nie mieć żadnych problemów, wciąż czuć jakieś motyle w brzuchu czy jakąś ekstazę. Ale radość chrześcijanina jest czymś zupełnie innym. Ta radość chrześcijanina jest niezależna od tego, jakie są okoliczności. I na koniec jeszcze może kilka takich pytań, które mam wynotowane tu w notatkach do tego odcinka, abyśmy zadali je sobie. Czy masz osobistą relację z Chrystusem? Czy masz radość? Czy gonisz wciąż za jakąś przyjemnością? Czy możesz siebie nazwać chrześcijaninem? Pamiętaj, możesz się tak nazwać, a nim nie być. Możesz chodzić do kościoła, a nie być zbawionym. Możesz czytać Biblię, a nie być zbawionym. Możesz słuchać kazań, a nie być zbawionym. Dlatego kluczowe, najważniejsze pytanie jest to, czy jesteś zbawiony. Mam nadzieję, że lektura tego listu i te krótkie komentarze moje pomogą Ci w tym, aby dowiedzieć się, czy jesteś zbawiony, czy jesteś zbawiona. Jest też bardzo dobra książka Pola Łoszera o pewności zbawienia. Jeżeli zależy Ci szybko na tej odpowiedzi, to zachęcam, przeczytaj ją. Ja tutaj nie mówię tego samego, co jest w tej książce, chociaż pewne punkty na pewno będą zbieżne. Dlatego zachęcam, możesz ją już kupić, szybko przeczytać i sprawdzić. A cóż, jeżeli byś chciał, jeżeli byś chciała szerzej trochę przejść wers po wersecie przez ten list, no to zapraszam dalej do oglądania tego kanału, do zasubskrybowania go, kliknięcia dzwoneczek, aby. Być powiadamianym o każdym nowym filmie. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia.